Witaj ci, moi fani. Miał być dzisiaj siany rzepak, ale no w taką pogodę to taki średni pomysł. Mimo że już jest późno, bo już jest chyba 7 września. No ale nic. No, pryskiwasz tak. Tylko żeby go tu nie zastawić za bardzo, bo... Co? Opryskiwacza, żeby nie zastawiać, bo... W ogóle nie będzie zastawiał, tu się deski da. No to dobra, dobra. Muszę wziąć tą talerzówkę stąd, bo przeszkadza. Będziemy tutaj cebulę rozsypywać. O! Tu mam wszystko, mam. Jakąś łopatę tutaj mamy? Nie mamy. Jest łopata, że tam stoi przy tamtym. Dobra. Teraz porządek trzeba zrobić. Rzucimy tu big bagi i włókninę i... No dobra. Będziemy wjeżdżać cebulką. Z cebulką tutaj do stodoły. Mniej więcej połowa jest wykopana, może mniej jak połowa. Jedzie kolega Patryk, nie spodziewałem się go tutaj o tej porze. Muszę podłożyć sobie pod dupę takie coś, bo kabina przecieka, jak widać, i siedzenie zamokło. O. Bardzo źle się tym wozem cofa. Jest jaki jest. Zresztą ciągnikiem też się nie za ciekawie jeździ tym. Mi się łatwiej dużym ciągnikiem z dużą przyczepą cofa niż tym. Dobrze, idzie tylko kierownica się. Ciężko się kręci tutaj kierownicą, bardzo ciężko. A coś jest nie tak. Ona jest bardziej wąska, znaczy wąski, bo to wóz, ale jest im bardzo ciężko manewrować. To nie jest sprzęt marzeń, ale lepsze to niż na plecach wnosić cebulę, nie? Dupa. Taka masakra po prostu. Pięknie podwórko porywem. Co starczy? A ty myślisz, że to się samo tako? Ja wiem, tylko ja go nie mogę wyprostować, bo on jest jaki jest. To jeszcze raz poprawię. No tyle pierdolenia się z tym wszystkim.
rozruszała, bo na początku była masakra. Nie dało się w ogóle kręcić. Coraz lżej. Źle idzie. Jakoś wymęczyłem. Już chciałem case'a podpinać bez kitu. Byłem dużo. To jest za dużo niewiadomych. Wóz chodzi jak chce. Tak. To ciężki skręt. To jest lekki ciąg. Same niedobre rzeczy. No. Ale jakoś się wymęczyło. To pierwszym razem byś poszedł. Nie poszedłbym, bo bym... Słuchaj, nie widziałeś jak ciągnik był w stosunku do dyszla. Nie wyłamałbym z powrotem, rozumiesz? Czy dolało wody w nią? Przyszła pani na kontrolę. Co? Nie. Inna. Pani co kartofle chce kupić. Ten wóz to jest dłuższy jak przyczepa. Jest. Jest kawałek dłuższy. Nie jest, nie ma co przeżyć. Ja wiedziałem, że to dobrze. Nie powinno się. No to tam przecież też chemia ci praca. Jeszcze na schodzie nie dolała całkiem, bo na schodzie są... No. No i trzeba, nie wiem, gdzie się on ma te windy, no. To ci się wygarczy. Do kartofli. Gamble? No mamy gamble, że to do gamble. O kurczę, jaka. Jakaż wie. No to już ją odgrała. Chce pani kupić? Nie chcę. Nie? Nie, co takie drobne? Ja takie drobniutkie to tak, ale takie. Takie drobne też będzie. No to właśnie będą, bo ja muszę kupić, bo ja nie mam ogrodu. A wiesz, o to jak ona mokra i wyschnie, to to już obleci. No. A jakby sucha, to by trzeba było ucinić. Ona musi to przenieść. To szkoda, że nie była czysta, bo by ją kopaczko wykopał. Pożerzała dwa tygodnie. A to znowu zielenieje i tak. Robić wreszcie. Już trochę słońce wyszło, ale się powoli chowa, tak byle jak. Cebula zdaje się, że gnój, ale wyschnie. Rozrzucimy, to się wyschnie. To się wyschnie. Ta. Jutro ma być pogoda, to to na pewno będzie lepiej. A po drugie, ona pokaże, która jest zgniła, a która nie, się wyklaruje. Bo teraz to nie wszystkie są takie, jakby to powiedzieć, nie każdą widać, która się nie nadaje. Dobrze mówię? No, no lekko będzie trącone, za 3 dni będzie miękko. No, to później będziemy wiedzieć. Teraz ciężko. Czasami zdaje się, że jest ładna, ale później w worku się robi smród. Tak, ładna, ale brzydko pachnąca. Nie mogę zbyt cienko rozrzucać, bo byśmy tu nie zmieścili. Sporo tej cebuli jest. Ale też za grubo nie można. I tak źle, i tak niedobrze. Kurczę, cebularzy będziemy mieli.
że to opierdoliłeś, byś placki żytnie mąkę zrobił. No. I napisał, że to ekologiczne, hybrydowe. I tylko że to. A to ma to być. Jeszcze to nie takie bajery zdrowotne. Czekaj, no nie otworzyłem na to. No ale to ja leję, bo żeby mi na łopę. Ej, dobrze, że nie otworzyłeś jeszcze. Dobra. Dobra, trzeba tutaj dać trochę jasieńskiej ziemi, by się lepiej rodziło w przyszłych latach. Jasieńska ziemia z cebulą. Rytuały. O, niech sobie tutaj będzie. O, kurczę. Poleciało. No, przyjechaliśmy jeszcze ogórki zrywać. Ktoś tam się mnie pytał, czy zrywamy. Zrywamy. Jeszcze trochę jest, zawsze parę złotych będzie. Koszty się już zwróciły. To tyle dobrze, że się koszty zwróciły. No i które to są normalnie piękne ogórki. No niektóre są brzydkie, takie jak ten, ale to pójdzie na sałatkę. Co? Mówię, że... Taki prymasort, o, o ten ogóreczek, proszę bardzo. Taki trochę zakolisty. Dobra, przejdę na sąsiedni. No już takie się robią niekształtne, ale ja już to kosztów nie będę pchał. Jakie będą, takie się pozbiera i będziemy kończyć sezon ogórkowy. Jaki był, taki był, ale był. Koszty się zwróciły, to jest najważniejsze, że się nie dołożyło chociaż do tego. A coś tam też zostało. Tylko przy ogórkach więcej roboty jest. I trzeba ręcznie zbierać. Nie no, o tych takich pipków to chyba nie będę zbierał. Takich. Mało tego, jeszcze tutaj są ludzie, którzy sobie bez pytania przychodzą i zrywają te ogórki. Niektórzy nie mają w ogóle kręgosłupa moralnego. No kurczę, jaki zakolisty. Będzie pogoda, to jeszcze będzie ogórek. Będzie ciepło. Może jeszcze jeden zbiór będzie. Kto to wie. No tutaj takie ładne korniszonki. No i co? Teraz będę musiał Cię wrzucić na YouTube'a. Dobrze? Dobrze? Dobrze. No, takie ładne ogórki i taka ładna dziewczyna jeszcze była w kadrze, ale jeszcze nie wyraża zgody pisemnej na publikację wizerunku. Co? Nie słyszałem. Mówię, Ty najpierw wyraź. Spoko, już niedługo. 4200 subów mam. Mam nieco.